Czy jestem zaniepokojony pomysłem wójta Czarnego Boru Adama Góreckiego, pomysłem mówiącym, że należałoby, tak, zmienić granicę powiatu wałbrzyskiego i tak, aby Czarny Bór należał do powiatu kamiennogórskiego. Tak naprawdę to należy sobie zadać pytanie, co zmieni się dla mieszkańców gminy Czarny Bór. Bo jeżeli mieszkańcy chcą korzystać nie z wałbrzyskich szpitali, to mogą już teraz jechać do Kamiennej Góry, korzystać ze szpitala kamiennogórskiego. Jeżeli chcą skorzystać z usług lekarzy specjalistów w Dolnośląskim Centrum Rehabilitacji w Czadrowie, również w ramach NFZ-u, czy prywatnie nic nie stoi na przeszkodzie. Jeżeli chcemy dzieci czarnoborskie edukować w Kamiennej Górze, w gimnazjach, czy w zespole szkół zawodowych i ogólnokształcących na ulicy Trauguta, czy też w liceum ogólnokształcącym, nic naprawdę nie stoi na przeszkodzie. Jeżeli chcemy załatwiać sprawy w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych, to tak naprawdę czy pojedziemy do oddziału do Wałbrzycha, czy pojedziemy do oddziału do Kamiennej Góry, nic nie stoi na przeszkodzie, będziemy wszędzie obsłużeni. Co więcej, jeżeli chcemy rozliczać się z Urzędem Skarbowym w Wałbrzychu, to rozliczamy się w Wałbrzychu. Jeżeli chcemy korzystać z usług Urzędu Skarbowego w Kamiennej Górze, również mamy taką możliwość. I tak naprawdę, no nie wiem, jakich jeszcze argumentów mam użyć. Jeżeli chcemy jechać na zakupy do Kamiennej Góry, to wcale Czarny Bór również nie musi być w powiecie kamiennogórskim. I tak naprawdę ta zmiana granic nic, proszę Państwa, nie zmieni. Poza tym, że będą to niepotrzebne wydatki zarówno dla budżetu państwa, zarówno dla gminy Czarny Bór, jak i również dla państwa. Te wydatki związane z wymianą dokumentów, które teraz wszyscy posiadamy. Tak naprawdę trzeba zastanowić się również, podejmując taką decyzję, nad realizowanymi inwestycjami przez powiat wałbrzyski, inwestycjami realizowanymi u nas w Czarnym Borze. Mówię tutaj nie tylko o drugim etapie obwodnicy, a przypomnę, że nie tak dawno przekazaliśmy na drugi etap 300 tysięcy złotych, ale również o moście w Jaczkowie, który zaraz trzeba będzie zamknąć, zaraz trzeba będzie wyznaczyć objazdy. Ten most jest bardzo zrujnowany, jest w bardzo trudnym stanie technicznym, ale mówię tutaj również o planowanym remoncie drogi. Teraz przygotowujemy dokumentację na remont drogi w kierunku Krzeszowa od Grząd. Wydaje mi się, że to jest zły pomysł. Po pierwsze, wiele inwestycji w ciągu tych ostatnich 4 lat, jeżeli chodzi o powiat wałbrzyski, zostało przeprowadzonych w gminie Czarny Bór. Między innymi wyremontowano odcinek drogi Grzędy Czarny Bór, to jest prawie 5 km drogi, droga w Witkowie, prawie kilometr drogi. Oprócz tego wyremontowany most, bardzo ważny most, bo to jest most, który praktycznie stanowi pewną obwodnicę Czarnego Boru. Przeznaczyliśmy środki finansowe w tym roku na dokończenie tej obwodnicy, jakby takiego tego drugiego etapu, to jest prawie 300 tysięcy złotych. I wydaje mi się, że z gminą Czarny Bór układała się współpraca bardzo dobrze. To co się stało? Wydaje mi się, że są pewne jakieś nieporozumienia na linii pan wójt, zarząd powiatu wałbrzyskiego. Wydaje mi się, że to zostanie w najbliższym czasie wyjaśnione, bo to trzeba wyjaśnić. Tutaj społeczeństwo lokalne nie może ponosić żadnych konsekwencji z tytułu tego, że ktoś się, prawda, spiera czy też się kłóci. Ale wójt Górecki chce zapytać społeczeństwa o to, czy chciałoby tą swoją przynależność administracyjną zmienić. Ja wierzę w rozsądek społeczeństwa gminy Czarny Bór i ja mam nadzieję, właściwie mam nadzieję, ja po prostu wierzę w to, że gmina Czarny Bór pozostanie w powiecie wałbrzyskim. Niedawno starosta przeznaczył pewną pulę pieniędzy na wypłatę stypendiów dla najmłodszych mieszkańców Czarnego Boru. Gdyby jednak Czarny Bór zdecydował się na przejście do powiatu kamiennogórskiego, trzeba byłoby te stypendia zwrócić. Nie dojdzie do tego. Pani redaktor, drodzy mieszkańcy, na pewno nie dojdzie do tego, że gmina Czarny Bór zrezygnuje z członkostwa w powiecie wałbrzyskim. O tym na czwartkowej sesji wójt chce rozmawiać z radnymi. Pierwszy raz słyszę o tym, żeby wójt rozmawiał na sesji. Tak, słyszałam. Wydaje mi się, że ja wierzę też w rozsądek pana wójta. Naprawdę, proszę mi wierzyć, powiat wałbrzyski to Czarny Bór, to gmina Czarny Bór. Jeszcze raz będę powtarzał, wierzę w to, że gmina Czarny Bór pozostanie w powiecie wałbrzyskim. Jestem przekonany i zdecydowanie będę popierał tego typu działania. Czy nie wie pan, o jakiego rodzaju nieporozumienie pomiędzy Czarnym Borem, panem Góreckim, a zarządem chodzi?
Na pewno chodzi o kwestie dotyczące zarządzania drogami. Ja tutaj uważam, że ten temat naprawdę powinien być rozwiązany, rozstrzygnięty między zarządem powiatu wałbrzyskiego a wójtem gminy Czarnybór, bo to jest bardzo ważne. Nie możemy się kłócić. My się powinniśmy wspierać, a starosta powinien wszystko to jednoczyć.